Ciągle, drodzy Państwo, dyskutujemy o finale Mistrzostw Polskich w Siatkówce. Mówiliśmy o zaksie, to przy tej zaksie pozostanie, bo moim zdaniem, wydarzenie, jakich w, w polskim sporcie mamy niewiele, powrót Sebastiana Świderskiego po Kilku miesiącach, pięciu zdaje się, po bardzo poważnej kontuzji, kiedy tak szczerze mówiąc, wiele osób przypuszczało, że to jest koniec kariery, nawet ma się już ku schyłkowi ta, 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 ta wielka kariera. Sebastiana, on wychodzi i on gra. I to nie było wpuszczenie na, 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 na malutki fragmencik, tylko biorąc pod uwagę skalę, rozmiar i też dolegliwość, jaką, z jaką się zmagał, no to, to, to to wielkie brawa, tylko bohater dla mnie. Ja w ogóle podziwiam Sebastiana i w ogóle Dawid Murek niedawno przechodził pod podobną sytuację, takich zawodników, którzy przy tak ciężkich, naprawdę ogromnych kontuzjach, które wiążą się z bardzo ciężką rehabilitacją, jest zagrożenie zdrowia. Tu nie mówimy o powrocie do mm, sportu, to czasami mówimy o, o powrocie w 100% do normalnego zdrowia fizycznego, e, które jest potrzebne każdemu człowiekowi. Eee, tak, ja się zgadzam. No, słowo bohater to może tam zarezerwujmy jeszcze dla, dla wyższych celów, ale on sobie udowadnia sam i kibicom i wszystkim, że mu bardzo zależy, że chciałby jeszcze nawet w tym sezonie choćby tą jedną piłkę pomóc wygrać. Eee, myślę, że on też jest ważnym elementem takim psychologicznym, w tej sferze psychologicznej. Jest blisko zespołu albo wręcz jest w środku zespołu. Nie nawet... No właśnie w takiej roli, Sebastian, który zmagał się z inną kontuzją i nie pojechał w rezultacie na, Świata, na Mistrzostwa Świata, mógł wystąpić w drużynie trenera Castellaniego. Tego mi zabrakło też. No nie, 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 tutaj, tutaj nie przesadzajmy. Gdyby, gdyby Sebastian faktycznie, nawet może nie kieruję tego tylko do Sebastiana, do takich zawodników, którzy są wielcy utytułowani, doświadczeni, a mają jakieś problemy zdrowotne, zgadzam się, że powinni dalej zostawać blisko sztabu, blisko zespołu, nawet leczyć kontuzję, właśnie będąc na kadrze. Natomiast no, potem to już bardziej bym to widział, że trener, drużyna m, jakoś w sposób naturalny, jeśli drużyna tak blisko potrzebuje na przykład Sebastiana, mówimy tu o Zaksie e, Kędzierzyn. To, to bardzo fajnie, bo wiesz, że nieraz taka obecność mogła też być taka troszeczkę stresująca. Ja stresująca, niewygodna może dla samego Sebastiana. W klubie chyba jest łatwiej. W kadrze może trochę więcej jest podtekstów, że wzięty na wycieczkę. No to bym uważał. Natomiast to, że blisko, to, że w szerokiej grupie, może nawet, że tak powiem w stawie szkoleniowym, wzięty na dużą imprezę gdzieś przy statystykach. Wszystko się zgadza. Sprawa indywidualna już oceny samego selekcjonera głównego. To jak przez pryzmat tego finału. Powtórzę jeszcze raz, mamy remis 1-1, środa, czwartek, mecze w Kędzierzynie. Oceniasz formę kadrowiczów, e, których powołał Andrea Anastazji, no i też e, tych, którzy być może w dalszej perspektywie zdecydują się na grę w kadrze, na przykład w Pucharze świata. No musimy wyraźnie rozdzielić, e, kogo teraz uznajemy za tego kadrowicza na, naj, na najbliższy okres czasu. No, ta, ta grupa, w którą jeszcze m, sprecyzuję trenera Anastazji do 4 maja, zdaje się, 20, która będzie brała udział w Lidze Światowej, która będzie zgłoszona do Ligi Światowej. No to z tej, z tej grupy wydaje się, że to będzie Bartosz Kurek, który no faluje formą, ma, pokazuje te swoje czasami ekstremalnie potężne warunki fizyczne i wykorzystane perfekcyjnie, ale też ma swoje słabości. Myślę, że no, tu Michał Ruciak jest takim zawodnikiem, który gra bardzo równo, bardzo stabilnie. I też się wydaje, że to będzie zawodnik pierwszego planu tutaj w drużynie Anastazjego od samego początku. Bo brak tych powołań innych lub te kontuzje no, wykluczające tych podstawowych zawodników, to tych zawodników mi dwóch się nasuwa na pierwszy plan. No nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, co, co, co z Pawłem Wojickim, bo on jest powołany do szerokiej kadry. Nie wiem, czy, czy będzie dalej w tej grupie, ale na pewno jest rozgrywającym, który ma, 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 ma swoją jakość gry i. Na pewno wiedza o nim trenera też jest wystarczająca. No bo żonek chyba troszkę gdzieś troszeczkę taki w cieniu, ale było widać, że zdaje sobie sprawę, że to jest finał, że najwyższy czas na takie energiczniejsze zabranie się do efektywniejszej pracy. No może troszkę z formą, może nie Pamiętajmy, że ta grupa tych zawodników od dłuższego już czasu no, gra na długim dystansie i też była reprezentantami w zeszłym Sezonie. Także no Marcina lekko mogę usprawiedliwić, nie zawsze da się formę utrzymać, choć faktycznie no, nie jest pierwszoplanowym teraz zawodnikiem. No tak, ale jeszcze mamy Pawła Zagumnego i Michała Winiarskiego. Oni e. powiedzieli, że nie mówią nie. Ja myślę, że oni na Puchar Świata będą no, gotowi Tak, pomocy. ja myślę, że tu możemy tak przy okazji tej rozmowy, myślę, w, w jakby może lekko i zawodników wytłumaczyć albo odwrotnie. Chyba nie, nieszczęśliwie postawione pytanie, i taka zasadnicza odpowiedź nastąpiła z ich strony, i teraz troszeczkę jest różnie to interpretowane. Ja myślę, że żaden z nich nie zrezygnował z kadry przede wszystkim. Oni to chcą teraz widać wyraźnie powiedzieć. Oni w jakiś sposób nie są gotowi na różne etapy. Ja bym bardzo chciał, żeby Anastazja się już to ogarnie, bo wiemy, że on ma dużo spraw do załatwienia. No po prostu jasno wyartykułował, że jest grupa zawodników, którą on przewiduje na kolejny okres. Natomiast jeśli kiedyś powie wyraźnie, że rezygnuje z zawodnika X czy Y, no to chyba będzie gotowy, żeby to powiedzieć i będziemy mieć wtedy taką jasność w temacie.